Ja zacząłem odkrywać poprzez muzykę, poprzez okładki płyt, sztukę. I ja wiedziałem, że będąc w tym technikum, nie będę ani technikiem, ani inżynierem po studiach, tylko chcę być artystą albo kimś, kto jest blisko sztuki. Pomyślałem sobie, że architektura jest trochę takim substytutem. Jest to bardzo konkretny zawód, jednocześnie jest to zawód, który zbliża mnie do sztuki. Ja dostałem się na tą architekturę, to był rok 92. Zresztą to był jeden z najprzyjemniejszych okresów w moim życiu. Ja architekturę przerwałem po 2 latach, dlatego dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych. Chciałem być malarzem, więc kiedy dostałem się na Akademię, architekturę gdzieś tam zostawiłem. Ona mnie interesowała, ale nie interesowała mnie tak, jak interesuje mnie teraz. Bardzo duży wpływ na mnie miały Mościce. Dzielnica Tarnowa, która powstała przed II wojną światową i po odzyskaniu niepodległości powstała idea budowania fabryk i wokół fabryk organizowania życia ludzi. To była dzielnica, która jeszcze żywiła się utopią. Można powiedzieć, że był to trochę taki obszar modernizmu, pozytywizmu, wiary w przyszłość. Jest takie miejsce, gdzie rzeka Biała wpada do Dunajca. I tam właśnie na tym obszarze powstała fabryka. Mieszkałem tak blisko fabryki, chociaż nie było to bardzo blisko, to na tyle blisko, że ja słyszałem, że w nocy słyszałem ten puls fabryki. Drugim miejscem była stacja kolejowa Tarnów-Mościce. Bardzo ładny budynek modernistyczny z lat 70. Trochę jak takie wielkie, kilkupiętrowe akwarium. Lampy w tym budynku, jak byłem dzieckiem, przypominały mi biszkopty, a dach był wyłożony takim wzorem, który przypominał szufelki. Teraz Mościce wyglądają inaczej niestety. Są dwa takie miejsca, które zostały totalnie zdewastowane estetycznie. Jeden to jest Dom Kultury w Tarnowie, który był takim ikonicznym obiektem. Była to bardzo nowoczesna architektura. Pamiętam to połączenie kamieni, drewna, jednocześnie takie dosyć agresywne, super nowoczesne kształty, bez żadnych krzywizn. Coś w rodzaju 3 piramid wyrastających z takiej niskiej formy, przypominającej płaski pawilon modernistyczny. Jest jeszcze dom handlowy Sezam. I to był też bardzo ładny, nowoczesny budynek. Ale on akurat został zdegradowany przez taką kapitalistyczną wolnoamerykankę. To znaczy ta czysta forma została zniszczona poprzez podoklejanie jakichś but, porozwieszanie banerów, reklam. No i właściwie nic niego chyba nie zostało. Ta dzielnica, taki nieortodoksyjny, bynajmniej nie reżimowy sposób organizowała życie. Ogródki działkowe, kościół, cmentarz też, ale cmentarz w jakiś taki sposób wyekspediowany na takie, zupełnie na obrzeża dzielnicy. To wszystko, wydaje mi się, to wszystko miało sens. Teraz do mnie dociera, jak istotna jest architektura w budowaniu relacji, ale to też dała mi ta wiedza już dorosła, będąc dojrzałym człowiekiem. Dała mi właśnie pojęcie tego, jak architektura i urbanistyka, jak olbrzymi wpływ ma na społeczeństwo. Zaraz po studiach, albo jeszcze na studiach, namalowałem taki układ, który był inspirowany właśnie tą organizacją życia w Mościcach. To, czego się nie uczyłem na akademii, a to, co mi zostało po architekturze, to jest na przykład korzystanie z linijki. Bardzo lubię proste kreski, nie odręczne, tylko właśnie namalowane od jakiejś deski albo linijki. To lubię taki porządek na obrazie. Myślę, że ten porządek chyba wziął się też bardziej z architektury. Jeżeli pojawia się dom, to staram się, żeby on był prosty. Jeżeli pojawia się tekst, to staram się, żeby on był prosty. I wydaje mi się, że to jest spuścizna po architekturze. Były na przykład przedmioty, których żałuję, że się nie uczyłem, tylko gdzieś tam je traktowałem po macoszemu. Takie na przykład jak historia architektury. To, co najmilej wspominam, to te przedmioty projektowe. Kiedy wyobrażałem sobie, że to jest ten budynek. Najlepiej pamiętam dom jednorodzinny, który był pewnie nieudany, który zaprojektowałem, ale przez to, że mieszkam teraz w domu jednorodzinnym, to jakoś ta praca nad tym pomysłem i też świadomość projektowania, bycia przy projekcie tego domu, to jest jakiś taki link właśnie z przeszłości, współczesności. No okej, architektura jest cały czas towarzyszy.